odcinka z Jason Scuba, nam przed wami Slime Rancher. Okej, przejdziemy sobie teraz taki samouczek. Przejdziemy te łapki. W ogóle to co widzicie, to jest takie połączenie odkurzacza z pistoletem. Wszystko co wciągniemy, możemy wyszczelić. Właśnie będziemy głównie za pomocą tego wszystko zbierać. Slimy. Czy jakiś kurczak się trafił. Czy jakieś tam warzywa, owoce. Wszystko za pomocą tego slima. Czyli że te kryształki, które później będziemy sprzedawać. Dobra. Wrócimy to. Te slimy. Musimy je nakarmić, no i dobra. Tutaj mamy takie kryształy, które możemy sprzedać. Tutaj są ceny podane. Co jakiś czas zmieniają się, w zależności od tego, ile sprzedajemy danego... ile razy sprzedaliśmy dany kryształ, tym cena spada, im częściej sprzedajemy. Nie pamiętam, ile tam było tych slimów w tej klatce. Pewno najlepiej jest mieć 8 slimów na kratce, że to jest optymalnie. Zgarniemy kilka. No już będzie 8. Nawet więcej. Dobra. Tamtego wypuścimy na wolność. Na razie damy te marchewki. Szyb mi się zaciął. Dobra. Te różowe w sumie jedzą wszystko. Owoce, które też służą właśnie do karmienia tych slimów. Taki slim w późniejszym etapie będzie już jadł coś innego. Więc trzeba mniej więcej wiedzieć co i jak. Pod F1 mamy właśnie napisane co dany slim je. Dobra. Ja może pozbieramy te owoce, ale tego slima nie potrzebuję. Będę chciał teraz pozbierać te kryształy. O, a tam jest taki szczęśliwy. Zobaczymy, on je mięso, że nie zniknie. Muszę jakąś kurę znaleźć. Zobaczymy co on da. W sumie wcześniej też by się pojawił, ale za bardzo nie widziałem. O, ale kasy sypnął. Jego właśnie nie da oswoić. O, zniknął już. No ale coś tam kasy nam zostawił. Jest tu marchewki, jest to silne. Ale mnie obiły. Na razie to mnie nie jest potrzebne. Właśnie takie kryształy, te kamienne potrzebuję. Właśnie, żeby takie slimy zrobić. Chciałbym wziąć i zanieść tam na to rancho. Ale to... Może później, bo tam już były właśnie jakieś te slimy. Tym możemy mapę w ogóle odblokować. Pokazuje nam mniej więcej gdzie jesteśmy. Coś mało tych niebieskich. Nie są niepotrzebne. Poszukam jakiegoś miejsca, gdzie ich będzie więcej. I te właśnie kamienne jedzą marchewki. O, znowu już jestem. Jestem szczęśliwy.
Bo oj, jego się chyba nie da ciągnąć, kurczę, akurat. O, ładnie tej kasy sypie. No, go jeszcze raz dać. Kurczę, zniknął. Właśnie te, co wyglądają jak koty, to też zjadają mięso. No ale w sumie dwa razy też szczęśliwie się pojawił, to chyba jest tak spoko. O, tu jest dużo tych niebieskich. Mogę już wszystko nakarmić. Żeby trochę tych kryształów zostawiły. No nie są już specjalnie górne. Do wzięcia inne owoce, gotowe. Nie wiem, co to jest za owoc, ale dobra. Kurczę, no dobra, na razie mamy 5 tych kryształów, chyba że nie więcej. To później się posprzątam, pozbieram. No tutaj co jest? Już będzie 6. Okej. Tutaj się pojawiają takie właśnie jakby zdenerwowane slimy, które nas będą chciały właśnie zaatakować. Żeby przejść koło nich, trzeba im po prostu dać jedzenie. Ale obawiam. No, czemu nie jecie? Jedzcie. I one będą dawać nam dwa rodzaje tych kryształów. Czyli marnuję tylko marchewki. Czasem może pojawić się ich więcej, więc trzeba wybrać. Dobra. No ale tu wrócimy później. Spróbujmy jeszcze raz tego nakarmić. Kurczę, nie trafiłem. Okej, dobra, powinno wystarczyć na razie. Sprawdzę tylko, czy właśnie nie ma tu jakichś marchewek po drodze. Chwilę już tu pograłem, w ogóle kiedyś to grałem, już miałem to dawno nagrać. Ale jakoś inne gry nagrywałem i o tej grze zapomniałem, ostatnio sobie wspomniałem, mam kilka, ile grałem. Żeby sobie przypomnieć, jak się w ogóle w to gra. Dobra. Więc teraz wrzucimy im te kształki. I one się właśnie zamienią w takie większe slimy. Czy jak się nazywają? Czy jak to nazywać do końca? Jeszcze nie mam wykupionego wyższej... Może podwyższmy sobie tą ścianę. Tutaj kupimy sobie może ogródek i zasadzimy marchewki, bo one będą mieć tylko marchewki. Dobra, wrzućmy wszystko, co tu jest. O, właśnie. No i teraz ten mały slim, jak zje to. O, jak go wyrzucił. To właśnie się zamieni tego większego. Okej, czyli w sumie powiedzmy, że dzień się już kończy, bo jest godzina 18, dobrze? Więc będziemy chyba się położyć, spać. To bardzo nie wiem, co zrobić z tymi kurami i z tym jedzeniem. Na razie tutaj wyszczelę, bo one tego i tak nie zjedzą. Dobra, więc jest już drugi dzień. Jak widzimy, widzicie, trochę się nazbierało tych kamieni.
Nie wiem, czy to sprzedawać, czy jeszcze nie. Cena jest 19. Na razie może nie będę tego sprzedawał. Z powrotem to wrzucę. One są, widzicie, głodne. Zobaczymy, jak tam... O, właśnie, marchewki chyba już urosły. Dobra, czyli wrzucimy im marchewki. Dobra, wszystkie im damy. Okej, okay. To na razie tu nic nie będę więcej kombinował, pójdę dalej. Nie da się zebrać. Jak pójdziemy teraz tutaj w prawo. Co tutaj spotkamy? Co znajdziemy? Może zbieramy te kryształy. Później te słynne będą się wypuścić. Okej, okay. Tobi słynnik. To jest... On właśnie je mięso. Więc na razie nie będę go potrzebował. Na razie nie mam za dużo mięsa. W sensie tych kur. Więc na razie wszystko będziemy na tych marchewkach zbierać kasę, zarabiać. Początkowo. I plus to, co znajdziemy po drodze. To w sumie można by było odblokować kolejną część mapy, żeby się do... To w tych krzakach czasem są takie skrzynki. Warto sprawdzać. O, ten tylko nie ma. Okej. Dobra, więc w sumie jak mam tyle jedzenia, jeszcze nie wiem, co to dużo, co się nie znajdzie, to można by było odblokować kolejną część mapy, jakby po to, żeby było gdzie iść. Na maksa. No jednak potrzebuję trochę więcej tego jedzenia. Dobry pomysł. Dobra, nie, inaczej to zrobię. Po prostu gdzieś tutaj jeszcze było jedzenie. No, czy mogę podskoczyć? Coś ma też kurczaki. Nie ma tu marchewek. Niestety jeszcze nie dojrzały, a nie posiadam wody. Znaczy woda jest tam. Ale nie mogę jej na razie zbierać. Dobra, pójdziemy kilka razy do niego chodzić i tyle. W tym miejscu na mapie znajduje się taki właśnie stworek, którego musimy karmić. O, tutaj też mam jakieś jedzenie. I on da nam... Oj, kurde, on nam da klucz. Musimy go nie karmić, a przekarmić. Dobra, tutaj nic nie ma, tutaj też nic. No niestety, nie mam na tyle jedzenia. Właśnie jak go przekarmimy, to on wybuchnie i zostawi nam klucz, który nam odblokuje kolejną część mapy. No już te slimy, bo co? O, tutaj jest taki czarny slim, nawet dwa. Na razie nie mam wody, bo woda mi się niszczy, więc będę je... Oj! Coś się stało. Nie uciekł mi, czy jak? Je się właśnie polewa wodą, żeby je zniszczyć, ponieważ one zjadają te inne slimy, mniejsze i większe. I przez to jest ich coraz więcej, coraz więcej. Dobra. Zobaczymy, jak tutaj jest z tym jedzeniem.
O, tutaj marchewki urosły. Może akurat by się udało uzbierać na tego... na tego, nazwijmy go, bossa. Znaczy nie jest boss. Jeszcze sprawdzę z tej strony, czy coś nie urosło. Za bardzo nie widzę nic, a tych kur jakoś mi się nie chce zbierać. O, tutaj są jeszcze jakieś marchewki. Dobra, przejdę, sprawdzę. Później jak będziemy mieć dostęp do wody, bo musimy ulepszenie do tego pistoletu odkurzacza. Nie? Może nic mi się nie stanie. A nawet. Jak będziemy mieć dostęp do wody, to jak będą takie małe owocki, polejemy je wodą, a one szybciej urosną. Dobra. Zobaczymy, czy wystarczy tyle. O, wystarczyło. No i dobra. Zostawił slimę. Kluczyk. I tu takie skrzynki z pamiętnymi jakimiś różnymi rzeczami, które musimy wciągnąć i uszczelić w stronę, o, zjadłem kluczyk, w stronę na przykład tak jak ja, ściany. Dobra, a więc mamy klucz, teraz z tym kluczem pójdziemy otworzyć drzwi. A drzwi tym kluczem otwiera się w tej jaskini, tylko wezmę sobie marchewki, jakby tam były te nerwowe, żeby mnie nie zjadły. No właśnie, pojawiły się. Musimy je przekupić marchewką. Oj. O, ale dużo. No, jest tą marchewkę. Dobra, może. Tam jest jeszcze jeden. Okej, idziemy w górę. Mniej więcej w tym miejscu na mapie znajdują się drzwi. No dobra. Tu jest w sumie nic. A tutaj będą takie właśnie ogniste. Nie wiedziałem, że one mogą... O właśnie, one nie mogą. W sumie można by to było wypróbować, czy można te różowe połączyć z tymi... takie, z tymi lawowymi. W sumie spoko, ale chyba one jak zjedzą więcej tych kryształów, to nie wiem, czy uważaj, bo to wybucha ognisty, te lawowy. Właśnie sobie kluczyka, on je niby mięso, ciemno nie jest widać górny. Muszę z tego kluczyka. Sprawdzę, czy to zadziała. Właśnie on wyrzucił dwa. Zobaczymy, czy on to zje, czy nie. No właśnie, czyli jak zje trzeci ten kryształ, to zamienia się w tego czarnego. Ten czarny, tak jak mówiłem, zjada inne slimy, czyli po prostu trzeba te połączyć z różowym i w sumie chyba tak się zrobi, chyba żebym spróbował. Moment, nie ma tu żadnego kurczaka, co? Wszystko zjedzone. Jest mały, ale to mały to nic nie daje. Te lawowe sporo kasy dają. Zobaczymy, co tu jest dalej. Tutaj też widzę, pewnie będzie chciał jakieś marchewki, bo to jest właśnie ten rodzaj slima. Co my tu dalej mamy? Pewnie będzie więcej tych lawowych. Mam taką nadzieję. Tu się pojawiły jakieś nowe
owoce, przepraszam, chyba warzywa. Tu są kolejne takie sliny, niestety nie mogę chyba go ciągnąć. Poza tym za bardzo nie wiem co z nim zrobić i on musi żyć w wodzie, więc ja tam za bardzo nie mam wody w tym ranczo. O, nie tak. Dobra, wezmę sobie jednego takiego ognistego i zaniosę go tam, gdzie jest więcej kurczaków. Chociaż słyszałem teraz jakiegoś kurczaka, albo mi się wydaje. Może to u góry są. No nie widzę tu nic takiego. O, tam były. Dobra, to wracam tam. Jednak dobrze, dobrze słyszałem, że są kurczaki. Chcę sprawdzić, czy da się tego niebieskiego połączyć z tym. A, nowy. Dobra. Bierz go. O, akurat jest ten niebieski obok. O, tu jeszcze jeden wyskoczył niebieski, nie wiem. Skąd on się wziął? Gdzie był? O, i teraz będzie lądować. O, to tak to działa, dobra. No i teraz zapewne nie będzie jeść. A nie, marchewki też je. Dobra. Trzeba będzie wymienić te. Oj. Trzeba będzie wymienić te różowe, które tam mam, na te lawowe. Zwłaszcza, że one jedzą też. Dobra, wezmę sobie jednego lawowego, żeby mieć już blisko tam gdzieś swojej tej bazy, tego rancha bardziej. Nie widziałem, że to tak działa. Okej, okay, super. No bo po co mieć te różowe kryształy, które mało pieniędzy dają, skoro można mieć połączenie. Oj, z tym, gdzie to było to wejście, wyjście, no tam jest stole. Z tym lawowym, który jego kryształy są dużo droższe. Tylko nie wiem, jak tamtych się pozbyć. Trzeba będzie je gdzieś wypuścić na wolność. W jakiś sposób. Może jakoś przejdziemy, może mnie nie zjedzą. Chociaż nie, w sumie tamtych, jak, tamtych będę miał dużo, chociaż nie wiem, zobaczę. No jak to wyjdzie.